roku jutro kierowcy będą mogli podróżować krakowską komunikacją miejską za darmo. W Altanie Ogrodowej Warnsteina na terenie Bawarii znaleziono zwłoki 6 nastolatków. Pasażerowie tranzytowi na lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich szczególnie odczuli skutki decyzji prezydenta Donalda Trumpa. I Obserwa zapraszam. Smog dusi Kraków. Z powodu bardzo zanieczyszczonego powietrza jutro kierowcy będą mogli podróżować krakowską komunikacją miejską za darmo. Przez cały dzień dopuszczalne normy stężeń PM10 były przekroczone. Sytuacja poprawi się dopiero w połowie tygodnia, mówi Witold Śmiałek, doradca prezydenta Krakowa do spraw jakości powietrza. Co ukrywać, że sytuacja dobra nie jest. Należy się spodziewać, zgodnie z jutrzejszą prognozą jakości powietrza, należy się spodziewać, że te wysokie stężenia będą się w dalszym ciągu utrzymywać. Darmowa komunikacja w Krakowie była wprowadzana już 4 razy w tym tygodniu. Od początku roku taki alert smogowy ogłaszano już 10 razy. Jutro kierowcy będą jeździć bez biletu po raz 11. Benoît Hamon wygrał prawybory prezydenckie na francuskiej lewicy. Pokonał byłego premiera Emmanuela Valsa. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. W Altanie Ogrodowej Warnsteina na terenie Bawarii znaleziono zwłoki 6 nastolatków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Młodzi ludzie w wieku 18 i 19 lat zorganizowali poprzedniego dnia wieczorem w Altanie prywatkę. Ciało odkrył ojciec dwójki uczestników tragicznej imprezy, zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością swoich dzieci. Policja nie znalazła śladów wskazujących na przestępstwo jako przyczynę śmierci. Śledczy liczą na to, że sekcja zwłok pozwoli na ustalenie przyczyny zgonu. Rzecznik policji powiedział Bildowi, że jedną z możliwych przyczyn mógł być piec, w którym napalono, by ogrzać drewnianą szopę. Policja wdrożyła śledztwo. Pasażerowie tranzytowi na lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich szczególnie odczuli skutki decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który ograniczył wjazd do Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 państw muzułmańskich. Z lotnisk w Abu Zabi i Dubaju odlatuje wiele obywateli krajów, które nie mają bezpośrednich połączeń z Ameryką. Po decyzji amerykańskiego sądu federalnego o wstrzymaniu wykonania części dekretu również posiadacze tzw. zielonych kart nie mogli odlecieć do Stanów Zjednoczonych. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o podróżującej do Waszyngtonu posiadaczce zielonej karty, której służby nakazały opuścić samolot. Do Stanów mieli też nie odlecieć rodzice kilkuletnich dzieci, które zostały w Ameryce pod opieką sąsiadów, gdy dorośli pojechali na pogrzeb. Rzecznik portu lotniczego w Dubaju wyjaśnił, że wszystkie służby próbują poradzić sobie z nowym prawem i podkreślił, że niewiele osób ucierpiało z jego powodu. Informacje o tym, jakimi dokumentami powinni legitymować się pasażerowie podróżujący do Stanów Zjednoczonych, można znaleźć na stronach internetowych lotnisk. Dla Polskiego Radia Anna Docińska, Dubaj. Podpisany w piątek dekret prezydenta Trumpa wstrzymuje na 90 dni wydawanie wiz obywatelom 7 państw: Iraku, Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Jemenu i Somalii. Zawiesza też bezterminowo przyjmowanie uchodźców z Syrii. Dyskusja o przyszłości Europy Karpat w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej i samorządowej Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jego inicjator, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, powiedział Radiu Rzeszów, że jednym z celów jest poszukiwanie nowych sposobów jedności europejskiej. To jest jeden z takich niepisanych celów, pokazywanie, że łączą nas nie tylko interesy narodowe, prawda gospodarcze, ale także wspólnota interesów międzynarodowa. Myśląc o Unii Europejskiej, jednoczymy się, współpracujemy, chcemy ją lepiej wspólnie naprawić i wzmocnić. Gościem honorowym spotkania jest premier Beata Szydło, która w swoim wystąpieniu mówiła o coraz większym znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Grupa Wyszehradzka staje się coraz ważniejszym podmiotem kraju. Dzisiaj jesteśmy tą częścią Europy, która zaczyna nadawać to brzmi Unii Europejskiej w całej Europie. Przed nami piękny czas reform europejskiej, ale wierzę w dobrą wolę, że to jest też czas pośrodkowiska, że to jest czas kamy. Premier z uznaniem odniosła się do projektów Via Carpatia. Wspomniała też o prezydencie Lechu Kaczyńskim, który zapoczątkował międzynarodową współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Rozbudowa i rekrutacja pracowników. Radomską fabrykę broni Łucznik czeka inwestycyjna rewolucja. Wszystko po to, by firma mogła zrealizować wart 350 milionów złotych kontrakt dla polskiej armii. W 29 dniu obiekt w tej części Europy wyposażony w najnowsze linie technologiczne i park maszynowy. W kompleksie znajdują się hale produkcyjne, laboratoria, budynki administracyjne i strzelnica. To jednak za mało, jak mówi poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, by sprostać wyzwaniu, jakim jest umowa z wojskiem. Kończy się dzień dzisiejszy i zaczyna się noc.
kończy się noc i zacznie się nowy dzień. To najbardziej widoczny czas przemijania. Mija godzina za godziną, dzień za dniem, rok za rokiem, ale czy my, ludzie XXI wieku, dostrzegamy obecność Twoją, Maryjo, w życiu naszym, ojczyzny i całego świata? Przecież Ty na przestrzeni wieków ciągle ukazujesz nam Pana Jezusa i mówisz tak jak w Panie Galilejskiej. Zupełnie, co mój Syn Wam powie. Wpatrując się w Twoje piękne, jasnowłoskie oblicze, uświadamiamy sobie Twoją małość, słabość i przemijalność. Doświadczamy, że kiedyś, a może dziś, jutro, za rok, czy za 50 lat, przyjdzie ten ostatni dzień naszego życia. Maryjo, przychodzimy dziś właśnie tutaj przed Twój święty obraz, aby wraz z Tobą zatrzymać się i poszukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób żyć, by zostać świętym, by pójść do nieba, by być na wieki z Panem Jezusem i Tobą i świętymi w Królestwie Bożym. Śpiewamy w pieśni: jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask, miłości Twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Bywają w życiu chwile złe, ja także często mniemam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęściem mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Każdy z nas ma swój szlak wiodący poprzez 8 błogosławieństw drogą wiary do nieba. Maryjo Królowo Polski, wspominając rocznicę koronacji Twego jasnogórskiego wizerunku, prosimy: ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wielką godność i dumę Polaka. Daj nam poznać wszystkie nasze winy i wady, te wielkie i te małe. Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel łaski nawrócenia. Daj opamiętanie promującym grzech, którzy poniżają w sobie godność człowieka i marnują wspólne dobro narodu. Matkom i ojcom, przypomnij o odpowiedzialności za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie, bo krew niewinnych woła z ziemi do Boga. Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny. Obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną, aby żadne podziały nie osłabiły naszej wewnętrznej jedności. Maryjo, stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci narodu polskiego możemy liczyć tylko na Pana Jezusa i na Ciebie, bo zostałaś dana narodowi polskiemu jako przeciwna moc i obrona, broniąca nas w różnych niebezpieczeństwach. Wiemy, Maryjo, nasza jasnogórska Pani, że z pomocą łaski Bożej możemy dźwignąć się z naszych wad i słabości. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej moralnej odnowy narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą. Królowo i Matko naszego narodu, jednoczymy się jako Polacy przy Tobie w ufnej modlitwie
i dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłaś dla naszej ojczyzny. Za to, że nas obroniłaś i ciągle bronisz nas przed różnego rodzaju pokusami. Nie pozwoliłaś nam zginąć mimo różnych wojen i zaborów. Dziękujemy Ci, że ciągle budzisz nasze sumienie narodowe. Powie ksiądz arcybiskup Wacław, nasz metropolita. W kolejnym roku łaski, jakim jest 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i jej Syna, potrzeba nam przenikliwego wzroku wiary i wielkiego serca i bojaźni Bożej. Prosimy, Maryjo, naucz nas być posłusznymi głosowi Ducha Świętego. Naucz nas w głębi naszych serc wrażliwości na Boże wezwanie, które jest bojaźnią Boga, a nie lękiem. Naucz nas otwartości na Jego wezwanie i ukazywanie Go w życiu braci, wydarzeniach historii, naszych niepokojach i radościach. Wpatrując się więc wraz z Maryją i przez Maryję w Chrystusa, kierując ku Niemu nasze myśli, uczucia i pragnienia. Prosimy Cię, Maryjo, Królowo Polski, prowadź nas do pełnego rozwoju w świętości i działania apostolskiego w służbie Kościołowi, zgodnie z hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego Idźcie i głoście. Czuwaj nad nami w każdej godzinie naszego życia, a zwłaszcza w ostatniej chwili przejścia do wieczności, byśmy tam razem z Tobą wielbili Boga w Trójcy Jedynego. Ponawiamy nasze zaufanie Tobie, Maryju, na wzór świętego Jana Pawła II i sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. I zawierzamy Ci nasze dziś i całą naszą przyszłość. Poświęcamy ciało i duszę, wszystkie modlitwy i pracy, radości i cierpienie, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, dla zbawienia ludzi ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Modlimy się podczas tego apelu w intencji umiłowanego Ojca Świętego Franciszka, w intencji Kościoła, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, całego Episkopatu i Ojczyzny, Pana Prezydenta, Rządu i Parlamentu, za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego. Ogarniamy modlitwą wszystkich w domach rodzinnych, szpitalach oraz przebywających na emigracji. Zawierzamy Tobie, Maryjo, prośby zapisane w księdze modlitwy apelowej. Polecamy wszystkich, którzy w tym czasie obchodzą swoje imieniny, urodziny, rocznice ślubu. Ogarniamy modlitwą wszystkich łączących się z nami przez internet, telewizję TVAM, Radio Maryja, Jasna Góra i inne rozgłośnie katolickie. Polecamy wszystkich studentów, którzy w tym czasie zdają różne egzaminy. Modlimy się za księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wypraszając u miłosiernego Pana Jezusa potrzebne łaski w posłudze ludowi Bożemu metropolii krakowskiej. Modlimy się za czcicieli Bożego Miłosierdzia z Warszawy, którzy dziś poprowadzą nocne czuwanie. Składając duchowe dary i nasze zdjęcia, chcemy stać się żywą koroną, aby dobrze przygotować się do 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego wizerunku. Modlimy się, rozważamy tajemnicę Różańca Świętego, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Modlitwę jubileuszową z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej poprowadzi dziś pani Monika Matusiak z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. No to ja chciałem cię zapytać o jedną rzecz, Maćku. Czy ty wiesz, jaka piłkarska reprezentacja jest na czwartym miejscu Polski? Piłkarska reprezentacja na świecie. Mam futbolowa. No dobra, no, chciałem cię zaskoczyć, a ty w ogóle... Tego jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy, odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii, razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen. Wszystkie nasze prośby i uczynienia zawierzamy Tobie, Maryjo, mówiąc i modląc się pod Twoją obronę. No ale coś się ruszyło, to tak bardzo delikatnie powiedziałeś, bo zaczęliście fajnie. Mistrzostwa Świata w Meksyku, od razu wszyscy no zaskoczeni, jak to nasza drużyna, nie wiedziała, że mamy reprezentację, ona jest czwarta na świecie. Czy tamte mistrzostwa jakby dały nam takiego kopa do lepszej gry, dalszego rozwoju, czwarte miejsce na mistrzostwach w Meksyku? Też może powiedzieć, że to była niespodzianka, natomiast no, faktycznie to mamy kolejną imprezę w październiku. Przez Europę, Turcji. A nie myślę, że jedziemy tam, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Trener Marek Dragosz kiedyś powiedział, że on jak ma zły humor, to sobie puszcza bramki z meczu z Argentyną. Tak, to był ciężki mecz, bramki, tam był 2-1, tak? Pamiętam, że było 2-1, przepiękna bramka Bartek Łastowski, Messi, po samotnym, można powiedzieć, rajdzie. Wielka radość po meczu. No i
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ja zobaczyłem relację z pierwszego zgrupowania. Pierwsza była w listopadzie 2011 roku. Po swojej amputacji szukałem takiej Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Włączyliśmy się poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Telewizję Trwam już za chwilę serwis informacyjny, natomiast w Radio Maryja zapraszamy o 21.30 na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, z całego serca dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja i dzieła powstałe przy nim swoją modlitwą, postem i ofiarą. Dzisiaj zwracamy się z wyrazami ogromnej wdzięczności do mieszkańców Radziłowa. Oto niektóre nazwiska. Pani Wanda Dębicka, pani Regina Chrzanowska, pani Jadwiga Mocarska, pani Marianna Mocarska, pani Jadwiga Kadłowska, pani Janina Michałowska, pani Marianna Gromadzka, Państwo Anna i Florian Mocarscy, pani Helena Dybikowska, pani Eugenia Konopka, pani Jadwiga Chrzanowska, pani Irena Schleiter, pan Marian Rogowski, pani Teresa Konopka, pani Janina Brzezińska oraz pani Cecylia Konopka. Teraz nie przeszkadza mi to. Nie musisz się maskować, wyjdź sobie na plażę teraz. Dokładnie to jest to przede wszystkim jakaś forma rehabilitacji, no ale też przede wszystkim to, że można stanąć, zaśpiewać z chłopakami przed meczem hymnu Polski, trzymając się za ramiona. Niesamowite uczucie. Jesteśmy już świadomi. Nie mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy na pewno lepszym niż najlepszym zespołem, niż ten z pełnym przekonaniem, że idziemy walczyć o pierwsze miejsce. Ja nie lubię słowa butelka, bo w sporcie to się naprawdę zmienia, tak? Tego roku wygrywasz, a w przyszłym roku możesz jakby przerywać swoje spotkania. Natomiast wiem, że jesteśmy lepsi. Wiem, że idziemy wygrywać. Mateusz, kto jest mistrzem Polski w piłce nożnej? To wszyscy. A kto jest mistrzem Polski w futbolu? Mistrzem Polski to jest Sergio Kraków, który jest zadał dwa sezony do Ekstraklasy, w którym zaczął się trzeci. Ustawiał się dwukrotnie. Posiądą ziemię. Trzeba wybrać, a nie tak dziadować jak na bazarze, a to Życkiego, a to Szembeka. Albo posiądą ziemię, co jest z psalmu, z Ewangelii Mateusza cytat, albo do nieba pójdą. To trzeba zdecydować się, ale że oni są tłomakami, tłomokami, Biblii nie czytają, nic nie wiedzą, no to pletą tak te różańce. Głupoty.
rzecz, która trochę mnie zdziwiła. Wy prowadzicie szkół. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. W zeszłym roku się nazywa Radio Maria. Akademia Infotu w Warszawie. Muszę powiedzieć, że to jest pierwsza taka akademia w Polsce. Za granicą są dziesiątki, jak nie setki takich akademii. Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, że były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą i życzliwością dzięki pomocy rozumiejącej tę kwestię ludzi, istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maria, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w pracy i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego celu. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maria i telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 20 2 20 00 00 96 00 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
sygnał Toruń 69 i zapowiedź 10, dużych emocji w kolejnych 20, kwartach. Mecz się jednak tak naprawdę 50, zakończył. Oczywiście 11, formalnie jeszcze trwał 30 0-0, minut, ale Stelmet zaczął grać 0-0, koncert w obronie, a Iwata wpadł bardzo dużo. Jeszcze 02, w połowie drugiej kwarty gospodarze 0-0, prowadzili 12, punktów, 91, ale to było wszystko, co do tego dnia stać było sobodzielu. Końcówka już numer dla konta Radia Maryja do przerwy w Banku Pocztowym S.A. oddział w Toruniu. 77, 13, 20, 11, 20, 25, 65, 11, 13, 20, 0-0, 0-0, 0-3. Powtarzam numer 77, 13, 20, 11, 20, 25, 65, 11, 13, 20, 0-0, 0-0, 0-3. A wcześniej, bo w środę Zielone Górzanie zagrają na wyjeździe z outsiderem i Siarką Tarnobrzeg. Trefl w czwartek rywalizować będzie z sąsiadem w terenie Stanu Ostrów, a w niedzielę w Radomiu z Rosją. Dziś w Zielonej Górze mecz bez historii. Stelmet WC, Trefl w sobotę, 102 do 78. Zielona Góra, Maciej Józef, Kuczyński, Jaratyk. Nawet w zakazie piłkarzy prowadzi Polski w Kiertoru, Stelmet, drugi obawy zgromadzają 1,23. W Krakowie trwa, kończy się finał Pucharu Polski Koszykarek. Na edukację patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży. Wypełnił deklarację podatkową za rok 2016 PIS. Numer KRS 00000091141. A więc 5091141. I pomoże. Ziarnko do ziarnka zbiera się miarka. Nie lekceważmy nawet groszy. Razem możemy uczynić to. Bardzo prosimy tych, którzy mogą pomóc w ogłoszaniu się do nas, w wypełnianiu tego PIT-u. Mamy też informatory o tej akcji. Prosimy biura Radia Maryja, koła przyjaciół, indywidualnych pomocników. Podawanie tych małych informatorów tym znajomym, przyjaciołom, ludziom pragnącym pomóc. Raz po raz znajdują się te informacje też w naszym dzienniku, na naszym portalu internetowym www.radiomaryja.pl.
www.radiomaria.pl. Jeden drugiemu pomóżmy. Słyszył się już parę biur poselskich, za to bardzo dziękujemy. Może zgłoszą się następni. Będziemy podawać daty też, kiedy przyjmują ci właśnie posłowie, czy te biura poselskie. A więc pani Anna Chodecka w Toruniu, pani doktor Uchila Krupa w Toruniu i w Łodzi, pan poseł Skurkiewicz w Radomiu. Myślę, że są jeszcze inni, czy będą jeszcze inni, zapraszamy. Zapraszam bardzo serdecznie. Kochani, razem możemy uczynić wiele. I ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Największy projekt, jaki zrobiliśmy z tego 1%, to właśnie jest film Zerwany kłos, który będzie w kinach od 17. I tutaj też prośba. Zwracajcie się do kin różnych. Pytajcie, czy będzie ten film. W tym kinie, w tamtym kinie. Tym lepsze kino, tym będzie też lepszy odbiór. Będą lepsze efekty. Jest bardzo piękna muzyka. Proszę państwa, także, ale to też, żeby weszło do kin. Nie wszystkie kina są chętne. Nie wszystkie kina są polskie. Nie wszystkie nie mają gustu, tylko na rozrodzie mogą się rozmnażać, całować, obejmować, a potem pod kościołem katolickim dziadować. Na pokaz modły, na pokaz śpiewanie, na wszystko na pokaz. Wszystko na pokaz. I oni myślą, tak jak Żydzi kiedyś, Bóg nas nie widzi, no bo oni zresztą samych siebie widzą. Takie dziadostwo, dziadowski sposób myślenia, że to wiadomo, że to sobie gar zimnej wody wylewa się na łeb. Film dystrybuuje Kontrakt Media. Kontrakt Media, tak się nazywa. Szukajcie państwo na... Jak ta żebraczka się upala tym wyciem, tam zrazia kolor. A to normalnie jakaś chora kobieta. I wyje, i wyje. Górniak jak zaśpiewa, no to jest energia, czad. Się tego słucha, ale tutaj wyje, czy to jakaś Żydówka, czy to jakaś katoliczka na pograniczu żydostwa i katolicki. I tej myśli. Takiej zniechęcenia. Żyć nie chce, że jej źle. Cały czas na to, po co to żyć w ogóle? Ale nie jej do trwa. Nie zatrzymajmy się. Nie obserwujmy tylko, kibicujmy, ale do dzieła. Bóg zapłać za zrozumienie. Bóg zapłać. Teraz nie uczynimy wiele. Kropla w sprawie. Zapraszamy. Siadamy. 34 minuty po godzinie 21. Zależek na mieście Syry, kupiec Alibeliusów, posiadał śliczną i mądrą babunę, która umiała mówić ludzkim głosem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria na rozmowach niedokończonych. Wychowanie w Kościele i demokracji to dzisiejszy temat naszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi są ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych i ksiądz dr Jonas Pallotin, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale resztę to dopowiedział się dyrektor, którego serdecznie Bóg zapłać, ojcze drogi, ojcze rektorze, Bóg zapłać za to pochrzczenie i dzięki. Otóż ksiądz profesor Przybyłowski jest też
Ówczesne UKSW, prawda? Także obecnie UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, księdza Wyszyńskiego, czy pana. Także panu, ja życzę, żeby ten uniwersytet się rozwijał. I róbcie wszystko, księża, żeby tam to jakieś takie nie wchodziło jakieś tam coś takiego lewackiego z zachodu, bo gdzie może ktoś trafić z lasek wejść? Ale patrona źle. No wierni mamy być patronowie, bo tak bardzo ważne są uniwersytety katolickie. Bardzo ważne, dobre uniwersytety katolickie i Bogu dzięki, że u nas jeszcze tego lewactwa nie ma. To co słyszę, jak Górny napisał Grzegorz Górny ostatnio na prądzie, czy w polityce czytałem. Na Majcie, w tematach panuje, co tam się robi. Uchwała i Boże. No to jest katolicka. Ale proszę Państwa, chciałem jedno, dlaczego tak wszedłem tutaj specjalnie, bo proszę Państwa, ksiądz pastor Zenon Hanna, Palotyn, zresztą pozdrawiamy Palotynów, wspaniały też. Naprawdę, bardzo dobre to relacje i podziw dla księży Palotynów. No tutaj to szczególnie pozdrowił księdza Pawła Uralczyka, Uralczyka i wszystkich. Mam długi, nie byłem na imieninach, także to jeszcze, ale... Tak, że będziemy zacieśniać język współpracy. Tak, ale bardzo wszystkich księży Palotynów. Od księdza Drewska tak szczególnie się zaczęło, świętej pamięci. I proszę księdza, ksiądz Drostek jest już, jego fresk jest w kościele, tym, o którym on powiedział, że trzeba kościół wybudować. I jest obrazem, który on przekazał Matki Bożej Częstochowskiej. Wiem, że ksiądz profesor został prowincjalem, czyli ordynariuszem tej prowincji Palotynów warszawskich Chrystusa Króla. Także gratulacje i proszę, żebyśmy wiedzieli o tym, bo ukrywał to. Ukrył to, to myśmy się i tak dowiedzieli. Także i gratulujemy i cieszymy się bardzo. Ojcze dyrektorze, bawmy się. Tak, i życzymy łaski Bożej i siły, niech współbracia wspierają i razem można uczynić wiele. Wracamy właśnie z Bóg. Ja wiem, że ksiądz profesor Żydłowski jest księdzem diecezjalnym, ale ja bym powiedział tak z całym szacunkiem, ale gdybyśmy byli, myślę, że gdyby nie zgromadzenie redemptorystów, to by tego radia nie było. Razem, poważnie, to jest to siła, jest to razem. No, też trzeba powiedzieć, że dużo zgromadzeń zakonnych też w tym radiu istnieje, jest obecnych, tak, nie tylko Palotyni, ale też wiele innych i to jest piękny charyzmat łączenia, budowania mostów. Szerokie serce i o wszystkich myśli. Tak, jest. No i księża diecezjalni i naprawdę na wysokim poziomie. To proszę Państwa, że mamy taką szansę co miesiąc i to tylko dzięki, my nawet za słowo dziękujemy, nawet nie dajemy pieniędzy na przejazd. To muszą też, te pensje to macie na tym uniwersytecie cieniutkie, bo te księżą to tak mniej zawsze, prawda, cieniej na tych. Ale jest wielka radość, ja teraz na wyrzuty sumienia, jak patrzę, tak proszę Państwa, przyjeżdżałem co miesiąc. I proszę Państwa, to jest też wysiłek, prawda? To jest duży wysiłek, ale to jest wielka sprawa. To jest uniwersytet. Profesorzy uniwersytetów, nie byle kto. Ja bym powiedział tak, że Kościół ma bardzo wielu ludzi wykształconych. Mówię, myślę o duchowieństwie. Ma bardzo wielu, wysoki poziom. Chyba, gdybyśmy tak porównali, myślę, że nikt się nie obrazi, ale tak, gdybyśmy różne grupy zawodowe, grupy takie, tak, to w Kościele jest dużo wyższy poziom niż inne. Tak. Chodzi o wykształcenie, tak. No też w zgromadzeniach zakonnych ta nasza taka międzynarodowość, bo jednak wyjazdy na misje i praca właśnie w różnych innych krajach, czy też spotykania ze współbraćmi właśnie, czy redaktorystami, czy palotynami z innych krajów, to też motywuje do tego, żeby bogactwo.
poznawać inne kultury, inne języki. Ale trzymać się swojej, ale pilnujemy to, co się rozwijało. Tak, nasze. Tak, wy macie też taki beko. Tak, w Rwandzie jest pierwsze miejsce w Afryce, w którym oficjalnie zostały uznane przez Kościół objawienia Matki Bożej. W 80. którymś roku. Chyba, to było tuż przed ludobójstwem. Na początku lat 80. te objawienia trwały. Trzy takie młode dziewczęta, które w tym miejscu chodziły do szkoły, to one te objawienia zapisały i one były takim przygotowaniem też do tych wydarzeń, które później niestety miały miejsce. I do dzisiaj to miejsce znowu pełni taką bardzo ważną rolę, żeby jednoczyć ludzi, żeby wychowywać ich. Dzisiaj to tak trochę w tym temacie dzisiejszego leczyć rany, bo tam wiele rodzin no, rzeczywiście zostało dotkniętych bardzo bolesnymi przeżyciami. Tam był też misjonarzem, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. On zakładał misję palutyńską w Rwandzie, tak jest. 25 lat spędził tam. No ale też wdzięczni jesteśmy, jeżeli już mówimy o takiej współpracy z Radiem Maryja, że ołtarz, który będzie tam w Kibeho, też był tutaj. To znaczy był tylko tydzień. Modlitwą został otoczony i myślę, że dla tych, którzy będą... będzie tam w tym będzie w Kibeho, także no, będzie taki rodzaj łączności z Najświętszym Sakramentem. Jest to ołtarz, w którym będzie wystawiony Najświętszy Sakrament jako miejsce adoracji. Ciszy. Też w tak tamtej duchowości właśnie rwandyjskiej adoracja, tak mogłem zauważyć, że była bardzo, przyciąga bardzo wiele osób takiej charyzmatycznej modlitwy i ona rzeczywiście leczy rany. To widać. Wydawałoby się, że murzynie to tacy roztańczenie, tylko tacy no jest to, proszę, ale jednak kontemplacja. Jest to kontemplacja. Naprawdę taka adoracja w ciszy jest czymś... pod schodami, co było najgorsze w życiu. Tak, to było kilkakrotnie no już miałem okazję bywać. Dobrze, że nie dostał, malarii. No tak, to ksiądz arcybiskup ostatnio, Henryk Hozer. Tyle lat był i malarii nie dostał. Tak, no tak się stało, że... A teraz pojechał na parę maszyn. Czy ujawniła się, może miał już? No tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to ujawnienie. Ale lepiej się czuje już. Tak, ksiądz arcybiskupa, jeżeli nas słyszy, możemy sobie zrobić. Już powoli wraca do sił, już celebruje mszę świętą. No i myślę, że w ciągu najbliższych... Ale modlimy się dalej. Ale modlimy się dalej i tej modlitwy z pewnością będzie dalej potrzeba. Pomysłodawcy tych programów, księdzu profesorowi Janowi Przybyłowskiemu. Bardzo dziękujemy. To ksiądz profesor z pomysłodawcą, ale jeszcze innych rzeczy. Mam nadzieję, że one będą. Tak się trochę, prawda, zaczęły. No, mam nadzieję. Ale dziękujemy, to jest bardzo, tylko mnie życzę zdrowia, bo tak widzę, że coś przez profesora jakby takie jest. Dochodzę do tego. Ta grypa jest tak chudna, trzeba uważać. W tym roku. Panie dyrektorze, skoro dzisiaj temat o wychowaniu, wychowanie w kościele i w demokracji, ja myślę, że nie możemy przegapić okazji, mając założyciela Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Media, dlaczego chciał nie tylko wykształcić dobrych dziennikarzy, politologów, ludzi kultury i informatyki, a propos tego, nie wiem, czy ojciec rektor czytał, bo to przeczytałem u nas jest na naszym portalu wypowiedź redaktora Stolt, znaczy zaraz Gadowski. Robert Gadowski. Witold Gadowski był w środę u nas i zamieścił wypowiedź. No i pozytywną bardzo powiedział, że jest zaskoczony chyba tak z tego wynika, że to tak wygląda ta uczelnia. Bardzo pozytywnie. No tylko robić. I my katolicy trzymajmy razem i Polacy trzymajmy razem i bez kompleksu. Polacy nie jest głupi naród, tylko jeszcze mądrzejszym chcieć być i do przodu, prawda, i Boży naród, żeby był. I Kościół też myślę, że nie może Polski mieć kompleksów wobec innych. Nie pycha, ale jest się czym cieszyć. I dalej, ostro dalej, i rodzina Radia Maria też dalej i już. Prawda? Dalej, mamy dużo do zrobienia. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, macie wiele do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia przez modlitwę,
wpływ na rodziny, wpływ na młodzież. Pamiętam teraz. I znaczyli, idźcie i głoście i alleluja i do przodu. Wszyscy. Bóg zakończył profesorem. Dziękujemy bardzo. Dobrze? Ale dziękujemy. Naprawdę, przynajmniej ja się bardzo cieszę. Jeszcze raz gratulacje również księdzu profesorowi. Tego, że teraz będzie posługiwał jeszcze na dodatek jako prowincjał Palotynu w prowincji warszawskiej. Wszyscy tak było. No tak, pozdrawiam serdecznie przy tej okazji wszystkich moich współbraci i całą palotyńską rodzinę w różnych zakątkach tego świata. No i rzeczywiście niech to radio, którym służy Panu Bogu, nie służy nam wszystkim. Także ojcu dyrektorowi wielkie dzięki za tę możliwość. Prosiłem o to, żeby nie poruszać tego tematu, ale to jest prawda. Jednak gościnność tego miejsca i wielkie jest ograniczona. Mówimy to, co nawet nie chcą. Prawda? Ale to z życzliwością. Ale niech to będzie powodem do wspólnej modlitwy. Tak, księdza profesora Tymendarski. Dobrze? Po to jest poważna sprawa. Bardzo serdecznie dziękuję. I tej modlitwą, i tym modlitwą się polecam. Za księdza profesora Przybyłowskiego koniecznie. Dziękuję bardzo. I diecezję włocławską. Ja jestem w dwóch diecezjach, kaliskiej i włocławskiej. I warszawskiej. I o, właściwie tak. Tak. Ale ksiądz z diecezji pochodzący z włocławskiej diecezji przed podziałem włocławskim. Tak. A teraz należy do włocławskiej. No właśnie. Mimo, że urodzony przy świętym Józefie. Tak. Piękne kraje. No, włocławska diecezja była bardzo duża. Aż do Częstochowy kiedyś, prawda? Do Częstochowy i do samego morza. No. Pozdrawiamy księdza biskupa Wiesława Merinka, w takim razie wszystkich biskupów. Przyznam się Państwu, że kilka dni temu tam byłem u księdza biskupa, bardzo miłe spotkanie. Kapelana też pozdrawiam. Bardzo szlachetna, bardzo siostry zakonna, wspólnej pracy. Ludzie nie ma sumaru. Dziękuję mojemu dyrektorowi, że właśnie pomógł nam wejść w klimat tych rozmów niezakończonych, a myślę, że przy okazji mają świadomość dwóch gości, księdza profesora rehabilitowanego Jana Przybyłowskiego i teraz prowincjała elekta prowincji Chrystusa Króla Krzyży Palotynów. To przykład też takiej pięknej współpracy zakonno-diecezjalnej, bo już w tych audycjach, które mówią o problematyce w Kościele i w demokracji, mieliśmy okazję wielokrotnie ich wysłuchać. Trudno teraz zliczyć, chyba że ksiądz profesor albo ksiądz prowincjał może zliczyli te ilość tych audycji. Zliczyliśmy i w lutym będzie 36. audycja. No proszę. No to wspólnego działania, no i mam nadzieję, że też dobrych owoców. Cieszę się, że możemy tutaj być. Taką mam prośbę teraz do naszych gości. Mianowicie jest już zwyczajem, że pragniemy podsumować tę część telewizyjną. Niektórzy z Państwa już mieli okazję widzieć i uczestniczyć w tej audycji. Ale też nie dla wszystkich to było możliwe. Jest to bardzo teraz dobra godzina, by uczestniczyć w tym temacie, który myślę, interesuje każdego Polaka, nie tylko ludzi bezpośrednio zaangażowanych na polu wychowania. Dlatego bym prosił, może żeby takie resume, streszczenie tego uczynić, co było już w części radiowej. Nie będzie to, telewizyjne, nie będzie to zapewne tylko powtórzenie, ale też taka synteza pomoże nam wejść w klimat i atmosferę właśnie tych rozmów niedokończonych. Też chcę uczynić taką uwagę, którą podobnie uczyniłem w czasie audycji telewizyjnej, że nasi goście to nie są teoretycy. Owszem, to są profesorowie, są specjalistami od strony teorii, ale na polu wychowawczym
dzieci sami się przedstawiali, co robili i dlatego myślę, że jest dodatkowy jeszcze jakby argument, żeby uwierzyć, że te rozmowy mogą być dla nas wszystkich bardzo dobre i wszyscy możemy się czegoś nowego nauczyć. Też może dowiedzieć się jakichś nowych informacji, nie tylko podwyższa jakość naszego wykształcenia, ale może też i poszerza. Wychowujemy się jednego z samej śmierci, ale to też tak naprawdę jest nieznane. Opowiedzą nasi goście, a Państwo potem będziecie też jakby to zaproszeni, by współtworzyć tę audycję rozmów niedokończonych. To już jest tradycja naszych spotkań, że poruszamy różnego rodzaju zagadnienia, wartości, pewne zjawiska, które otaczają nas takiego zwyczajnego, codziennego życia i próbujemy zobaczyć pewne różnice pomiędzy tymi zjawiskami w kościele, w społeczności chrześcijan, w takiej kulturze ewangelicznej, nazwijmy to tak bardzo szeroko, oraz w tym, co się dzieje wokół nas, w takim świecie, którym tutaj w tych naszych audycjach nazywamy jako demokracja, czyli takie społeczeństwie świeckim, liberalnym, z którym też mamy na co dzień tutaj w Polsce do czynienia przede wszystkim, ale też wielu słuchaczy poza granicami Polski też w takim społeczeństwie żyje. No i dzisiejsze nasze rozważanie będzie dotyczyło tego, co nazywamy wychowaniem. To samo słowo w języku polskim jest takie bardzo głębokie w treści, że coś wychować, ten przedrostek wydobyć, który mamy na początku, oznacza, że coś jest na zewnątrz wydobywane z czegoś, co jest ukryte, co jest chowane. Czyli wychować jakiegoś człowieka oznaczałoby jakby ujawnić to, co w nim jest schowane, ukryte, ten potencjał, który się znajduje w tym drugim człowieku. I to należy do istoty wychowania. Czyli wychowanie nie polegałoby w pierwszym takim skojarzeniu na tym, żeby narzucać drugiemu człowiekowi sposób myślenia, sposób wartościowania, jakoś zbyt mocno ingerować na jego emocje, na jego postawy życiowe, tylko bardziej w procesie wychowania, tego co nazywamy wychowaniem, chodziłoby o to, żeby wydobyć z nas, każdego z nas, a szczególnie z młodych ludzi, z dzieci, to, co jest dla nich takie najbardziej istotne. Więc to słowo wychowanie jest pięknym takim polskim, słowiańskim słowem, które zawiera w sobie tę ideę wydobywania czegoś, co jest tylko potencjalnie ukryte w młodym człowieku. W czasie naszej audycji telewizyjnej mówiliśmy też o innych słowach, które są złączone z tym pojęciem wychowania. Mówiliśmy o kształceniu, o nauczaniu, jako pewnych aspektach wychowania. No i też widzimy, że nawet w języku takim zwyczajnym, potocznym jest różnica, kiedy mówimy, że ktoś jest dobrze wychowany albo jest dobrze wykształcony. To wcale nie musi iść w parze. To znaczy człowiek może mieć skończone tytuły naukowe i być bardzo wykształconym i mądrym człowiekiem, ale jego zachowanie, jego kultura taka osobista może zostawiać wiele do życzenia, bo ktoś jest źle po prostu wychowany, co oznacza więcej niż tylko samo wykształcenie. I o tym mówiliśmy też, że w tych systemach wychowawczych, które są, we wspólnotach wychowawczych, z którymi mamy do czynienia, dokonuje się jedno i drugie. To znaczy z jednej strony zdobywanie wiedzy, pogłębianie naszych jakichś zdolności, które posiadamy, a z drugiej strony chodzi o cały proces wychowania, który obejmuje całego człowieka. No i to tak na początku sobie warto uświadomić, że kiedy mówimy o wychowaniu chrześcijańskim, że nie koncentruje się ono tylko na jakimś jednym aspekcie naszego życia, na jakimś wybranym, nie tylko na intelekcie, albo tylko na emocjach, albo tylko na jakichś kompetencjach, które posiadamy, muzycznych, technicznych, to jest zbyt mało. Natomiast to wychowanie chrześcijańskie zawsze będzie dotykało całego człowieka, czyli jego sfery ducha, sfery religijnej też. No, jest bardzo, bardzo dużo elementów, które to pojęcie może zawierać. I druga rzecz, o której tak mówiliśmy, nieco odróżniając to wychowanie chrześcijańskie od wychowania, z którym możemy mieć do czynienia w takim liberalnym społeczeństwie,
Te modele wychowania, one się różnią. No najpierw tym, co wspominałem teraz wcześniej, że bardzo często w tym wychowaniu w świecie takim liberalnym, bardzo często skoncentrujemy się tylko na jednym aspekcie. Bardzo mocno go podkreślamy, że jest istotne. No i w takim wychowaniu zwraca się uwagę, nie wiem, na to, że ktoś musi sobie jakąś rolę społeczną odegrać, zawód zdobyć i na to się kładzie nacisk. Natomiast jego osobowość, jego no całe życie duchowe jest jakby odsuwane na drugi plan. Natomiast druga różnica polegałaby na tym, że bardzo często w takich liberalnych modelach wychowania nie ma pewnego wzorca, nie ma celu, nie ma punktu, do którego chciałoby się dojść. Więc te systemy czasami tak pozwalają na to, żeby dziecko czy młody człowiek bez ingerencji zewnętrznej się po prostu tak spontanicznie rozwijało. I zakłada się, że ten rozwój taki spontaniczny, bez żadnych ograniczeń, że on ma doprowadzić do czegoś dobrego. Czyli nie ma jakby określonego celu tego wychowania. Natomiast w chrześcijańskim wychowaniu no my mamy dość określone cele tego wychowania. One zostały opisane w wielu dokumentach też Kościoła i o tym mówiliśmy w czasie naszej audycji telewizyjnej. Ja dodam tutaj taką jako pewną ciekawostkę historyczną, że jeden z pierwszych dokumentów takich oficjalnych, napisanych przez Kościół w XX wieku, pochodzi z 1929 roku, czyli prawie 90 lat temu został napisany przez Piusa XI i on właśnie mówi o wychowaniu chrześcijańskim. I drugim takim dokumentem, do którego tu się w czasie naszej refleksji odwołujemy, to jest deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, która została zapisana, została przyjęta na Soborze Watykańskim II. To są takie dwa bardzo, bardzo ciekawe dokumenty, które mówią o pewnych zasadach wychowania chrześcijańskiego. Ja pozwolę Państwu, że w tym miejscu przeczytam taki jeden mały fragment właśnie z tego tekstu Piusa XI, mówiący o tej różnicy, o edukacji i o wychowaniu. Mimo tego, że napisany 90 lat temu, no posiada do dzisiaj swoje bardzo istotne znaczenie. Więc papież mówi tam, że istnieje wiele modeli wychowania i tak pisze. Wielu pedagogów, wychowawców, trzymając się przesadnie etymologicznego znaczenia wyrazu edukacja, czyli edukacja pochodzi od edukare, czyli wyprowadzać coś na zewnątrz. Spodziewa się, kładąc nacisk na znaczenie tego słowa właśnie takie, że wychowanie będą mogli wydobyć z samej ludzkiej natury i urzeczywistnić wyłącznie własnymi siłami. Niestety w tym błądzą, bo zamiast kierować dążenia do Boga, pierwszego początku i ostatniego celu wszechświata, cofają się i zatrzymują na sobie samych,